Szczotki i grzebienie. Jest wiele rodzajów szczotek dostępnych obecnie na rynku i wykonanych z najróżniejszych materiałów. Różne szczotki mają różne zastosowania. Pokażę Wam, jak używać ich, by uzyskać najlepszy rezultat. Okrągłe szczotki są idealne do podnoszenia włosów. Możesz używać szczotek o różnych średnicach w zależności od potrzeb. Mniejsza szczotka stosowana u nasady włosów idealnie je podniesie i nada fryzurze objętości. Szeroka, płaska szczotka idealnie poskromi niesforne włosy. Szczotka typu Denman jest zwykle stosowana do okręcenia lub podnoszenia krótszych włosów. Grzebienie są bardzo ważnym narzędziem w moim salonie. Nadają się do wszystkiego i zawsze mam jeden pod ręką. Grzebienie do rozdzielania używane są do rozdzielania pasm włosów przed zapięciem klipsów. Grube grzebienie są idealne do rozprowadzania kosmetyków na włosach oraz rozplątywania ich podczas mycia i nakładania odżywki. Dwustronne grzebienie mają wiele zastosowań. Szeroka końcówka może być używana do rozprowadzania kosmetyków na włosach, a wąska pomaga nadać ostateczny kształt fryzurze. Porozmawiaj ze swoim fryzjerem, jeśli potrzebujesz profesjonalnej porady lub masz jakieś pytania. Pamiętaj, aby odwiedzać salon fryzjerski co 4 do 6 tygodni, aby Twoje włosy wyglądały najlepiej.